Uważam, że jeżeli ktoś
A uczenie fakta na pracę, która nie daje celu. Nie daje celu, nie ma sensu. Jeżeli ktoś nie da, przepraszam, ale czy przegnę, bo drogi, w pewnym momencie, a ten moment to zawsze jest wynik doświadczenia, a doświadczenie jest związane z wiekiem. Zobaczycie, że nie ma bezsensownej wiedzy, nie ma niepotrzebnie wykorzystanego czasu na wiedzę, gdyż nawet to samo, co słyszycie 10 razy, może być przez Was inaczej zrozumiane. Proszę Panią, czy wiedza, którą mamy z historii, stanowcy, propagatorzy w czasach komunizmu, czy jeszcze wszystko, jest wiedzą, czy uznać ją należy za wiedzę, czy jako propagatorzy? Z wykształcenia jestem ekonomistką, a oprócz tego również politologiem. I bardzo zapraszam Cię na moje wykłady, które bardzo szeroko omawiają ten problem. Jednakże dzisiaj nie skupiamy się na kwestiach politycznych, tylko ekonomicznych. I historia ekonomii ma to do siebie, że opiera się na pewnej powtarzalności, a to, co chcemy przewidzieć w przyszłości, dobrze, jeżeli jest znane, przeanalizowane przez nas, właśnie w przeszłości. Stąd też dzisiaj ten miesiąc, o którym mówimy, że sobie powiedzieliśmy dokładnie, pochodzi z pracy. Jakie są pieniądze, jakie są jego rodzaje? Jaka jest jego historia? Nasi, którzy byli na Ekonomicznym Uniwersytecie na początku, dokładnie wiedzą. My przejdziemy do rzeczy dalej. Moi drodzy, co można zrobić z pieniądzem? Gdzie wy macie swoje pieniądze? Niektórzy mówią o rodziców. Kto ma taką pieniądze? O, bardzo dużo, bardzo się cieszę. Moi drodzy, to jest niezwykle pozytywna informacja. Wśród Was jednak nie ma zbyt wielu osób, którzy mają pieniądze w banku. W banku mają pieniądze najczęściej rodzice. Pytanie dlaczego? A ja już odpowiem w życiu. Po pierwsze, dlatego, że pracodawcy zdecydowanie łatwiej i taniej jest przekazać wynagrodzenie na rachunek bankowy. Bo pracodawca nie musi jechać do banku, pobierać gotówkę i przekazywać swojemu pracownikowi. Jego pracownik kliknięciem w komputerze przesyła pieniądze jako wynagrodzenie za pracę swoim pracownikom. A co ważne, każdy przedsiębiorca musi posiadać rachunek bankowy. Musi, to podkreślam. Nie chce, ale musi. Dla tego powodu wiele osób, wiele podmiotów korzysta z banków. Korzysta, bo musi, korzysta, bo chce, bo widzi korzyści wynikające z pana prawa współpracy z bankiem. A powiedzcie, w jakim celu działa bank? Żeby wziąć pieniądze ludzi przed niebezpieczeństwem. To nie jest jego podstawowy cel. Na pewno on chroni, ale nie sam bank. Żeby pomóc ludziom. Pomóc, no moi drodzy, pomagają instytucje bardziej charytatywne. Popatrzcie na bank. Bank to jest instytucja, która wam się jednoznacznie kojarzyła z pieniędzmi. Czy pieniądze to pomoc? Nie do końca. Można, najczęściej pieniądze można wykorzystywać do pomocy. Mam tu dobre wnętrze. A na pewno, ale moi drodzy, teraz my nie patrzmy na klienta samego, ale popatrzmy na bank. Jesteście prezesami banków. Witam prezesów banków. Co jest waszym głównym celem? O, właśnie zarobić. To jest podstawa. Moi drodzy, bank to nic innego jak podmiot gospodarczy. Przedsiębiorstwo. A każdy przedsiębiorstwo działa tylko i wyłącznie w jednym celu. W celu osiągnięcia jak najwięcej.
powiedzmy sobie, co to takiego bank? Wy do tej pory wymieniliście kilka form działalności banku, ale ze względu na to, iż bank w swojej działalności wykorzystuje pieniądze, a nie powiedzieliście, pieniądze, które trafiają do was, waszych rodziców, okazuje się, że jest specyficzne przedsiębiorstwo. Specyficzne, ponieważ działa na podstawie prawa bardzo konkretnego. Bank nie może sobie powiedzieć, że ja chcę płacić działać na nasz założyciel. Szef dalej nie chce powiedzieć, a ja zmieniam działalność, chcę prowadzić bank. Wprowadzam napis na szczycie nowym, Jan Kowalski, bank. No, moi drodzy, fajnie by było wtedy tak, można było zrobić tyle, że ktoś tu z was wspomniał, że bank to stabilność, to gwarancja. Gdyby tak było, to nie mielibyśmy żadnej gwarancji, stabilności, mielibyśmy duże ryzyko. Z tego też względu jednoznacznie ten, kto chce działać w zakresie bankowości, musi stwierdzić na podstawie, jakich przepisów prawa działa i co te przepisy mówią. Kolejna ważna rzecz, zwróćcie uwagę, bank działa na podstawie zezwoleń. Mało tego, że działamy na podstawie tego, co w danym momencie jest aktualne, jeśli chodzi o regulację prawa. Musimy otrzymać zezwolenie. Po trzecie, co ważne, wykonujemy konkretną działalność. Ta nasza działalność według definicji określona jest mianem czynności bankowej. A one dotyczą tego, o czym sobie powiedzieliśmy. Dotyczą środków pieniężnych, które powierzamy bankowi. Stąd też, jeśli ktoś chce utworzyć bank, musi być świadom tego, iż prawo, które w najszerszym stopniu reguluje działanie banku, to ustawa prawo bankowe. Zezwolenie wydawane jest przez Komisję Nadzoru Finansowego, ale co ważne, temu, kto o to poprosi, czyli na wniosek założycieli. Biorąc pod uwagę to, że bank w swojej działalności wykorzystuje pieniądze, nie może zacząć funkcjonować, mając tylko pomysł. I mówi, słuchajcie, dajcie mi pieniądze, ja tutaj będę świetnie funkcjonował, będę wspomagał waszą działalność, mam pomagał, tak jak niektórzy powiedzieli, okazuje się, nie. Po pierwsze, bank już w momencie powstania musi być podmiotem pewnym. I z tego powodu ustalono, iż założyciel banku musi posiadać kapitał założycielski. Kapitał, który będzie zapewniał, będzie gwarantował. To, iż nowo powstały bank nie wprowadzi żadnego zabiegowania w obszarze właśnie ruchu pieniądza w sektorze bankowym. Z tego też powodu minimalny kapitał założycielski w polskim sektorze bankowym, ale również w Unii Europejskiej wynosi minimum, podkreślam, 5 milionów euro, które oczywiście zawsze jest wpłacane przez założycieli w walucie, w złotych polskich, według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji. Ten kapitał może być wyższy, nie może być niższy. Jeden z bardzo ważnych punktów dotyczących zasad tworzenia banku, który wybrałam dla was, o których mówię zdecydowanie więcej, to jeszcze co to oznacza? To szczególnie informacja dla was, jeżeli widzicie reklamę nowego podmiotu, szczególnie nowego banku, czy to, że jest nowy, to was zachęca do skorzystania z jego oferty? A dlaczego? Z bez doświadczenia. No nic, musieliśmy odnieść opinii według użytkowników tego banku. Moi drodzy, po prostu boicie się, tak? Boicie się do tego podmiotu.
bo przecież złożył kapitał założycielski w postaci właśnie minimum 5 milionów. Nie może go wycofać, nie może nic zrobić innego. Ten kapitał nie może pochodzić z kredytu, pożyczki, musi być udokumentowany, musi być fizycznie, musi istnieć. I te 3 lata muszą zapewniać, ten plan 3 lat musi zapewniać, że nic w ciągu tych 3 lat się z pieniędzmi nowych klientów nie stanie. Więc nie bójcie się nigdy nowym banku, wręcz przeciwnie. Jeżeli usłyszycie o jakimś nowym banku i jego oferta wydawał się bardzo korzystna, skorzystajcie z tego i żeby faktycznie będzie korzystniejszy. Co najmniej, jak powiedziałam, 3 lata, to pewność, że nic się z nim nie stanie. Kolejny zaznaczony przeze mnie element definicji banku dotyczył tego, co pan robi. Nazwane jest to w prawie bankowym czynnościami bankowymi. Czynności bankowe to nic innego jak wszystkie operacje, które wykonuje bank. I tu moi drodzy, co jeżeli chodzi o bank, jako ten, który podlega prawu, który podlega konieczności otrzymania zezwolenia z tego działalności, czyli jego działalność można nazwać koncesjonowaną, otrzymuje za to coś szczególnego, a to szczególne to operacje, które może wykonywać jako jedyny. Te wymienione tu czynności, operacje bankowe mogą wykonywać tylko i wyłącznie banki. Żaden inny podmiot gospodarczy nie może. Nie może przyjmować układu pieniężnych, nie może prowadzić ich rachunków. Żaden podmiot poza bankiem nie może prowadzić rachunku bankowego. Również żaden podmiot nie może udzielać kredytów. Ta lista jest dłuższa, bo wymieniłam jeszcze gwarancje bankowe, wydawanie bankowych papierów wartościowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, wydawanie instrumentu elektronicznego, pieniądza elektronicznego. Jeszcze kilkanaście można powiedzieć, chyba że już one dla Was nie miały tak dużego znaczenia, bo wymagały szerokiego wyjaśnienia, z uwagi na przedsiębiorców, na dużych podmiotów. Ale banki nie muszą wykonywać tylko tego, co mogą jako jedyne prawo. Tak naprawdę banki mogą robić wszystko, co chcą w zakresie obrotu pieniądza. Tyle, że te czynności, które tu wymieniłam, są tylko i wyłącznie bankom zagwarantowane. Czyli kto ma więcej korzyści z działalności finansowej? Bank czy inna instytucja finansowa? Jak najbardziej banki, bo one więcej mogą. Więcej mogą, to więcej oznacza szerszy zakres obrotu pieniądza. A im częściej, w większym stopniu bank obraca pieniądze, tym czego ma więcej? Własnych pieniędzy ma więcej zysku. Jak najbardziej. Wkłady pieniężne, które są podstawą działalności każdego banku, to przede wszystkim lokaty bankowe, które mają wiele korzyści, które wykorzystują banki jako zachętę do przyniesienia właśnie do tego, a nie innego podmiotu pieniędzy. Tą zachętą po pierwsze jest niezwykle ruchomy czas, na jaki możemy złożyć lokaty. Pieniądze w banku możemy złożyć na czas bardzo krótki, nawet na jeden dzień. Słyszeliście o lokatach jednodniowych? Jeszcze nie, ale od dzisiaj tak. Można złożyć w banku lokatę jednodniową. Wkładamy pieniądze do banku dzisiaj, bank w nocy nalicza odsetki, a jutro wypłacamy pieniądze wraz z odsetkami. Oczywiście pamiętajcie o tym, że odsetki są liczone zawsze jako płatne w skali rocznej, a oczywiście za każdy dzień lokaty. A na jak długo można lokatę złożyć? Nie, moi drodzy, można nawet co bardzo długo, to bardzo, bardzo, co zawsze jak w bankach. Dawno temu, prawda?
Czy ktoś z Was chciałby złożyć notatę na stolach? Nie. A czy myślicie, że Pan nie chciałby takiej notaty? Pewnie, że by chciał. Pan by chciał na jak najdłużej pieniążki. Ale Wy na pewno chcielibyście najlepiej jak najwięcej zarobić. W najkrótszym czasie i to jest bardzo oczywiste. Stąd też bank jest niezwykle w tym zakresie. Tak naprawdę dostosowując się do potrzeb klienta, on na bieżąco obserwuje, czy klienci mają pieniądze, czy chcą zostawić banku pieniądze, na jak długo mogą zostawić pieniądze. Okazuje się, że to właśnie poprzez ustalone przez klienta terminy lokat, bank po pierwsze poznaje klienta. On się bardzo dużo o Was dowiaduje. Jeżeli on widzi, że ma pieniądze, że Wy macie pieniądze, po pierwsze, bank wie, kiedy te pieniądze wpływają. Bank wie, kiedy wypływają i na jakie cele są przeznaczane. I bank wie, czy na koniec miesiąca coś zostaje, czy nie zostaje. A może nie, kogoś może nie zostać, kogoś może zostać. To jest tak naprawdę indywidualna sytuacja każdego klienta. I bank w ten sposób poznaje swojego klienta. Wie o nim bardzo dużo. I termin złożenia lokaty jest informacją dla banku, że ten klient w tym momencie nie ma potrzeb finansowych. Bo tak naprawdę ma co? Oszczędności. I nie wie, na co je wykorzystać. Z tego też powodu bank, przyjmując pieniądze, jeżeli wie, że nie wie, na co je ma wykorzystać, ale bank chce je pozyskać, chce na nich zarobić, to pamiętajcie o tym, że pożyczając pieniądze od klienta, bank musi dokładnie zapłacić oprocentowanie. To oprocentowanie w banku rzadko kiedy jest bardzo wysokie. Najczęściej to oprocentowanie jest nieco wyższe, aniżeli poziom inflacji. Czyli lokata bankowa najczęściej stwarza możliwość utrzymania siły nabywczej pieniądza. Stwarza możliwość, by po terminie lokaty móc kupić taką samą ilość dóbr, co przed jej złożeniem. A co to jest inflacja? Nie, to nie jest spadek, też do tego to może prowadzić. Moi drodzy, inflacja to odwrotnie, to wzrost, ale wzrost cen dóbr i usług. Jest to zawsze procentowy wzrost. Zawsze go odnosimy do okresu wcześniejszego, porównujemy do okresu wcześniejszego. Ten poziom inflacji oczywiście świadczy o siłę nabywczej naszego pieniądza. Jeżeli inflacja jest bardzo wysoka, siła nabywcza spada, jak najbardziej, my coraz mniej możemy kupić za nasze pieniądze. Ale to, że inflacja jest, to też nie jest złe. Jeżeli jest inflacja, świadczy to o rozwoju gospodarki. O tym, że coś się w gospodarce dzieje, tyle, że jeżeli inflacja jest niewysoka, a niewysoka to znaczy, to nie przekracza 5%. To jest dobrze, jeżeli przekracza, to znaczy, że coś złego zaczęło się dziać i od tego są nasi rządzący. Jest minister finansów, jest prezes Narodowego Banku Polskiego, który wraz z bardzo ważnym programem, jakim jest Rada Polityki Pieniężnej, pilnuje tego, czy faktycznie coś złego się dzieje w gospodarce, czy ewentualnie gospodarka nie potrzebuje potrzeby. To jest to, co się nazywa deflacja. Inflacja, wzrost, deflacja, spadek. Co z Państwa? Trzeba się zastanawiać, znaczy trzeba zbadać, co takiego się stało w danym kraju, że mamy deflację, że spadły ceny do usług. Najczęściej świadczy to również o problemie. O problemie gospodarki. Tak jak powiedziałam, wzrost świadczy o tym, że gospodarka się rozwija. Spadek to znaczy, że coś negatywnego dla gospodarki zaczęło się dziać. Bo zwróćcie uwagę, dzisiejszy świat
edukacyjnych, nie do edukacji, jak też kosztów wytworzenia. Ale, moi drodzy, to jest naprawdę bardzo długa lista produktów i usług, które wpływają. Jeżeli tak dużo z nich traci, czy zmniejsza swoją cenę, o, jednoznacznie oznacza to, iż są problemy, jakie do zbadania może doświadczyć o tym, że jest kryzys finansowy. We wszystkich prawie krajach, które były kryzysy finansowe, następowały procesy, które utrudniały wzrost gospodarczy. Mogło to doprowadzić do inflacji, ale jeżeli gospodarka była mocno rozwinięta, najczęściej prowadziło do wysokiej inflacji, bo podmioty uciekały z tego rynku. A co z hiperinflacją tak zwaną, która powoduje, że trzeba zmienić nominał i bardzo tak jak w Polsce, gdzie między innymi się podejmuje? Tak, proszę Państwa, na początku lat 90. mieliśmy hiperinflację. Czy ktokolwiek z Was pamięta, jaki był jej poziom? Ile? Komisja Nadzoru Bankowego
specjalnie dla sektora bankowego. Ciężką pracę. Pracę nadzorczą prowadzi kolejna instytucja, jaką jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. On po pierwsze ma za zadanie pomagać tym bankom, które mogą mieć kłopoty, które już widzą, że coś się złego dzieje w obszarze pieniędzy, które posiadają. Jeżeli coś złego się dzieje, proszę o pomoc Bankowy Fundusz Gwarancyjny po to, aby nic się złego nie stało z naszymi pieniędzmi, aby klient nie ucierpiał. Jeżeli bank ponosi upadłość, to moi drodzy, Bankowy Fundusz Gwarancyjny po pierwsze gwarantuje nam, iż nasze pieniążki, które żeśmy zdeponowali w tym banku do wysokości 50 tysięcy euro, ile to w złotych polskich? Około 200 tysięcy złotych. 100% zostanie nam wypłacone. Co z nadwyżką? No, z nadwyżką tego rzeczy jest kłopot, już jej tak łatwo nie odzyskamy, a pamiętajcie, że po tym, który ogłasza upadłość, otrzymuje syndykat z upadłościowej, ma tak naprawdę wyceniany swój majątek, próbuje się znaleźć jak najwięcej dodatkowego pieniądza, który będzie można przeznaczyć na wypłatę tego, czego brakuje, bo wyżej zagwarantowaną sumę. Jeżeli się znajdzie, to dostanie się nawet i zdecydowanie więcej. Co ważne, dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu naprawdę wzmacniane jest zaufanie do sektora bankowego, gdyż on jednoznacznie pokazuje, że po pierwsze reaguje na problemy, a nie pomaga w sytuacji kryzysowej. Pewna osoba, bardzo ważna dla Stanów Zjednoczonych, Benjamin Franklin, czy ktoś wie, kto to był? O, właśnie, ma nas może ważniejsza, to na pewno wynalazca, bardzo wiele talentów, nie ulega wątpliwości. Jego działalność przypada na XVIII wiek. On przede wszystkim określany jest mianem ojca założyciela Stanów Zjednoczonych, ponieważ to on był jednym z twórców deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone i niezwykle mądry, bardzo wykształcony człowiek, w wielu dziedzinach. On, moi drodzy, dawno, bo w XVIII wieku powiedział, iż droga do bogactwa prowadzi przez pracę. No ale podzielimy, skąd się bierze pieniądze? No to naprawdę dzięki pracy otrzymujemy, jest to zapłata za pracę. I dobrze, jeżeli tak jest, dlatego, że po pierwsze jest to uczciwe, jest to dla nas korzystne, może tak naprawdę przynosić nam nie tylko korzyści finansowe, ale również przyjemność ogólną. Moi drodzy, doprowadzi przez pracę i oszczędności.
nauka, tak zarabiamy. Nie, ale żeby pani mogła nam wypłacić, to musi znaleźć kogoś, kto potrzebuje pieniędzy, i od niego pozyskać pieniędzy. Udziela kredyt, dużo pieniędzy na to, czyli gospodarstwo domowe, na różne cele. Chcemy to ustosunkować, czyli wszystko, co chcemy, również na cele mieszkaniowe, to jest taka specyficzna forma kredytu, najczęściej na długi czas i na dużo wara. Thank you.